Zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III Rzeczpospolitej. Nadszedł długo wyczekiwany czas, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Jedni chwalą rząd za skuteczność i szybkość wprowadzania zmian, inni zarzucają Donaldowi Tuskowi kolejne zawody. To, co jednak jest pewne, to fakt, że nie wszystko z tego, co obiecywał, udało mu się dowieść. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj temu, jaką opinię na temat tych poczynań władzy ma Konfederacja. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików, w którym omawiamy 5 najgłupszych wypowiedzi minister edukacji. Nie zapomnijcie również zostawić łapki w górę i subka. I jak? Gotowi? No to zaczynamy. Jak pewnie wiecie, minęło 100 dni rządów niedawno wybranej koalicji. Jedni uważają, że ta popisała się wyjątkową skutecznością. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Przez te 3 miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd wcześniej w historii III Rzeczpospolitej. W warunkach trudniejszych niż inne przed nami rządy. I dobrze o tym wszyscy państwo wiecie. Inni, że Tusk ponownie zawiódł. Jeszcze nigdy ocena rządu po jego pierwszych 100 dniach nie była tak oczywista. Zobaczcie, jak poradzili sobie z tym, co deklarowali, że dowiozą. Te 100 dni, 100 konkretów, do których przystąpimy dzień po wygranych wyborach. Dzień po wygranych wyborach. Efekty widzicie sami. Premier wymienił kilka osiągnięć swojego rządu, takich jak odzyskanie 600 miliardów złotych z funduszy unijnych w ciągu jednego miesiąca, wypłacenie podwyżek dla nauczycieli i budżetówki oraz planowane wprowadzenie tak zwanego babciowego. Wśród obietnic wyborczych rządu Tuska były jednak znacznie więcej kwestii, które nie zostały dopilnowane tak, jak nam obiecywano. Premiera Tuska ogłaszające, że to jest najlepszy rząd w historii Polski. No to jest najlepszy start rządu w historii. Najlepszy start, tak. No to jest kuriozalne. Tak? To jest takie podejście, że im jest gorzej, tym bardziej trzeba ogłaszać sukces i tym bardziej trzeba samego siebie chwalić. W tych słowach nie ma po prostu słowa prawdy. Tak? Jest rząd, który przyszedł, którego premier, tak, przyszedł ze 100 konkretami, zrealizował z nich zaledwie garstkę, zaledwie kilka to na palcach jednej ręki policzyć, mimo że sam sobie wyznaczył ten termin 100 dni. Jest to chociażby podniesienie kwoty wolnej od podatku, odblokowanie środków unijnych, finansowanie in vitro z budżetu państwa, dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty, możliwość przeprowadzenia aborcji do 12 tygodnia ciąży, podwyżki dla nauczycieli, odpolitycznienie mediów publicznych i uwolnienie sądów od politycznych wpływów, rozliczenie rządów PiS oraz powrót do ryczałtowego systemu rozliczania składki zdrowotnej. A na czym to przykładowe odpolitycznienie prokuratury polegało, jest chyba jasne. Na czym tu i teraz polega odpolitycznienie prokuratury? Co się konkretnie zmieniło? Panie pośle, powiem panu taką prostą sprawę. Odpolitycznienie prokuratury polega na tym, że to my rządzimy, a nie Prawo i Sprawiedliwość. O, prawda. Na tym faktycznie niewiele się zmieniło. Chociaż czasem przypadkiem zdarza się i tak, że dyskusja w celu rozwiązania pewnych kwestii się przewija. Chociaż zdaniem pana Warwa może być to kwestia przypadku. Według pewnych doniesień trwa obecnie gorąca dyskusja na temat zmian w systemie podatkowym. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy, której głównym założeniem jest drastyczne podniesienie kwoty wolnej od podatku dochodowego. Zgodnie z ich propozycją, kwota ta miałaby wzrosnąć do poziomu minimum 60 tysięcy złotych rocznie dla każdego podatnika. Inni jednak uważają, że kwestia ta wcale nie jest tak gorąca, jak powinna być. 60 tysięcy kwoty wolnej jakimś cudem wskutek jakiegoś błędu w systemie była debatowana wczoraj w Sejmie i nadarzy wniosek, żeby jak najszybciej to dokończyć, żeby pomóc, tak, zrealizować Platformie swoją obietnicę. Ten wniosek został odrzucony. Ustawa została wysłana z powrotem. Gdzie są te do projekty z listy wielu? Jest to w końcu jedna z obietnic. Koalicja rządząca dostała na talerzu gotowy projekt. Ci go nie zaakceptowali i jeszcze zmienili narrację. I jednak projekt dociągnięty zostanie może do końca kadencji. Raczej i tak nie w formie, którą zaprezentowała Konfederacja. Koalicja jednak uważa, że jest super i zrobili wszystko, co w ich mocy. Zawsze już tych trochę rządów w Polsce mieliśmy. 100 dni to jest taki symbol do tego, żeby pokazać ten dobry start, dobre wejście w realizację pewnych programów. Ja powiedziałbym tak, jestem bardzo zadowolony, że jestem tutaj w Sejmie i mogę pracować na rzecz tutaj właśnie tej koalicji, bo ta koalicja naprawdę weszła w taką jakby w ciemno.
A ciemno to polega na tym, że nikt się nie spodziewa takiej sytuacji, która będzie zastana po 8 latach rządu. Władza wpadła na wiele pomysłów, by odwrócić naszą uwagę od niespełnionych obietnic i robi to po dziś dzień. Pojawiało się już wiele różnych argumentów. Teraz modne jest mówienie, że Prawo i Sprawiedliwość jest temu winne. Przynajmniej z perspektywy lewicy. Pozawetowane przez prezydenta ustawy. No i oczywiście jeszcze zanim ujrzeliśmy biało-czarną metę, naszym oczom ukazał się obraz skłóconej koalicji, która nagle ni stąd, ni zowąd zaczęła wykłócać się o projekt ustawy aborcyjnej i konieczność szybkiego działania. Tak szybkiego, by nie przekroczyć przypadkiem 100 dni rządów, bez głośnego tematu, którym można by przykryć brak konsekwentnego działania. Taka z tego spotu jest jasny, tak? Jest konkretna lista obietnic. Donald Tusk uderzył w kampanii z programem absurdalnie rozbudowanym, tak? mamiącym oczy Polakom i sugerującym, że będą zrobione nie wiadomo jakie cuda w ciągu tych 100 dni. Dał konkretny termin, tak? 100 dni. Teraz twierdzi, że się nie udało, że się przeliczył. Rozpalił emocje, tak, i nadzieję. Ale to nie jest to nie jest tak, jak premier Tusk na tym spocie mówi, że tutaj że coś nie wyszło, że się nie udało, że czasu zabrakło. Tutaj były świadome działania w przeciwnym kierunku idące. Jeżeli nie zabrakło premierowi Tuskowi czasu na to, żeby co kilka tygodni, jak w zegarku, wrzucać jakiś światopoglądowy temat, który będzie odwracał uwagę od tych obietnic, które zostały złożone. Mieliśmy in vitro, mieliśmy tabletki dzień po, teraz jest wielki spot. To wszystko obietnice. Są, nie, ale to wszystko są konkretne działania, które miały odwracać uwagę Polaków. Nie zabrakło czasu na to, żeby na podstawie uchwały przejmować TVP, nie zabrakło na to, żeby wejść do Pałacu Prezydenckiego, ale aresztowywać tam posłów, nie posłów, PiS. Ważne i głośne kwestie były podjęte wtedy, gdy było to władzy wygodne i na rękę. Zaś te, które można było odłożyć na potem, bądź może i na nigdy, zostały schowane do dobrze nam znanej zamrażarki. Na te rzeczy, o których wiedział od początku, że nie zamierza ich dotrzymywać. Jeżeli my pierwszego dnia nowej kadencji składamy ustawę o 60 tysiącach kwoty wolnej od podatku i ta ustawa leży 3 miesiące w zamrażarce sejmowej, potem pojawia się na chwilę, jest przegłosowana negatywnie, żeby zaraz wrócić do tej zamrażarki sejmowej, to nie jest przypadek, kończąc, tak? To nie jest brak czasu premiera, żeby się nie zająć. Pewnie spoczywają obok uszek. Koalicja miała jednak, jak wiecie, plan, a kolejnym z punktów na liście było rozliczanie polityków opozycji i tych, którzy byli z nią powiązani. Jeszcze w zeszłym roku w wywiadzie dla Gazety Polskiej były prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, wypowiedział się na temat sytuacji ekonomicznej Polski. Podkreślał, że finanse kraju znajdują się w bardzo dobrej sytuacji, co potwierdzają międzynarodowe instytucje. Według niego Polska jest atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych, mimo innych opinii prezentowanych przez media opozycyjne. Na jego nieszczęście, te same media prezentują dziś główny nurt w naszym kraju, a władza, za którą stały, tworzy dziś rząd. Ostatnio w mediach społecznościowych pojawił się dokument, który miałby być wnioskiem o postawienie przed Trybunałem stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, Adama Glapińskiego. Informacje o tym, że taki wniosek jest już przygotowany, pojawiały się wcześniej w wypowiedziach polityków opcji rządzącej. Jednak wiarygodność tych informacji była kwestionowana ze względu na przeszłe obietnice tych polityków. Sytuacja stała się bardziej poważna, gdy dokument ten został upubliczniony przez Konrada Piaseckiego, dziennikarza telewizji TVN24. Wniosek zawiera 8 zarzutów wobec Adama Glapińskiego. Mimo to, wydaje się, że rynek finansowy nie traktuje tego wniosku szczególnie poważnie, co sugeruje brak reakcji na te informacje. W sumie nie tylko koalicja uważa, że Glapiński może mieć swoje za uszami. Współpraca z władzą bywa o tyle problematyczna, że ta się zazwyczaj w końcu i tak zmienia. A ta nowa nie zawsze jest taki osobom ze względu na tę współpracę przychylna. Obajtek pewnie by mi tutaj przyznał rację. Koalicja ma także inne ciekawe pomysły, które niektórych mogą bardzo uszczęśliwić, innych pewnie pogrążyć w rozpaczy. Kwestia ta wydaje mi się być bardzo wyjątkowa. Nie dotyczy ona nawet zakresu ideologicznego, a jednak wzbudza niezwykłe emocje i to od wielu lat, czyli odkąd PiS wprowadził niedziele niehandlowe. Wielu z nas pewnie o tej kwestii nawet zapomniało z przyzwyczajenia do tego, że tak długo one obowiązywały. Teraz jednak temat powrócił, ze sporym impetem. Pomysł dotyczący zwiększenia liczby niedziel handlowych do 2 w miesiącu pochodzi od partii Polska 2050. Proponują oni, aby sklepy były otwarte w 1. i 3. niedzielę każdego miesiąca. Projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie został już nawet przekazany do Sejmu. O dziwo, mogłaby to być nie najgorsza nowina dla pracujących. Zgodnie z tą propozycją pracownicy zatrudnieni w niedziele handlowe otrzymaliby podwójne wynagrodzenie oraz dodatkowy dzień wolny od pracy.
Celem zmiany jest zwiększenie wpływów do budżetu państwa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. Szacuje się, że może to przyczynić się do wzrostu zatrudnienia. Ciekawe zagadnienie. Niedziele nie były chyba nigdy najbardziej zakupowym dniem, jeżeli chodzi o asortyment spożywczy. A podkręcając to o podwójną wypłatę, można odnieść wrażenie, że zyski dla sklepów nie byłyby takie znaczne. Ale dla gospodarki już raczej tak. Konfederacja nie zgadza się tutaj, chyba jednak z innych powodów. W tej sprawie moja osobista opinia jest taka, że system prawny powinien zachęcać Polaków do spędzania niedzieli na odpoczynku, w gronie rodzinnym, w pełnej rodzinie, a nie bez ojca czy matki pracującego akurat podwójną zmianę w markecie. Także uważam, że taka jest część, to po prostu jest elementem dorobku cywilizacji europejskiej, łacińskiej, tak powinno pozostać. Czyli tutaj Konfederacja może wypełnić tę lukę w głosowaniu lewicy, która nie poprze. Konfederacja nie lubi przedsiębiorców, ale... Znaczy, jeżeli rozmawiamy realnie o skróceniu czasu pracy, dlaczego rozmawiamy przedsiębiorcom bardziej by się przydał dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, które trzymacie w komisji. Konfederacja nie lubi tych przedsiębiorców, którzy ostatecznie na tych całych niedzielach mogą być stratni najbardziej? No jest to bardzo ciekawy wniosek. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jaką wy macie opinię na temat handlowych niedziel. Siema!